Dzień dobry najmilsi. Co do matury rozszerzonej, i to nie tylko z języka polskiego, jest bardzo dużo zamieszania. Pozwoliłam sobie przejrzeć internet i zobaczyć, co mówią najsławniejsi influencerzy edukacyjni na ten temat. Oczywiście oprócz mnie. I tutaj, kochani, wychodzi na to, że jest naprawdę bardzo dużo niewiedzy i wielu ludzi powtarza bzdury. Na początek, moi drodzy, powiem, o czym ten odcinek tak naprawdę będzie. Chcę Was skłonić do refleksji, czy warto zdawać język polski rozszerzony podczas egzaminu w 2025 roku, czy warto jednak wybrać inny przedmiot. Taka klasyczna metoda, proszę Państwa, po prostu plusy i minusy tego egzaminu, a postaram się, żeby było ich porówno. No i oczywiście w tym momencie będziecie sobie mogli sami zadać pytanie, jak się ewentualnie do tego polskiego zacząć przygotowywać. Ale na sam początek, proszę Państwa, uwaga, bomba. Usłyszałam od wielu influencerów, zarówno na TikToku, jak i na Instagramie, jak i na Facebooku, jak i w internecie, ogólnie, prawda, że jednak macie się strasznie bać, bo wchodzi próg procentowy 30%. Czyli niezależnie od tego, jaki typ przedmiotu wybierzecie, będziecie zmuszeni do zdania go na minimum 30%, żeby w ogóle tę maturę zaliczyć. I tutaj, proszę Państwa, faktycznie, co jest faktem? Faktem jest, że nowa reforma, która weszła już kilka lat temu, jeszcze przed tymi zmianami związanymi z COVID-em, z różnymi udogodnieniami dla maturzystów, zakładała, że w roku 2025 będziecie właśnie zdawać maturę z progiem rozszerzonym 30%, czyli tak naprawdę tutaj, jeżeli mamy z egzaminu rozszerzonego z wypracowania maksymalnie 35 punktów, no to 30% z tego, moi drodzy, no to żeby zdać taki egzamin, to właśnie musicie sobie policzyć, ile punktów musielibyście zdobyć co najmniej, żeby ten próg 30% osiągnąć. I nie jest łatwo. A dlaczego? Bo w 2025 roku, kiedy już będziecie zdawać tę maturę, to będzie Was prześladować to, co powiedziałam ja być może, a może czytaliście w mediach, że w 2024 prawie 20% abiturientów piszących maturę rozszerzoną z języka polskiego dostało literalnie 0%. Sprawia to, tak sobie wyobraźmy, że co piąty maturzysta, który by wybrał ten egzamin, po prostu by go nie zdał. Tak jak w 2024 roku. No i co teraz się dzieje, proszę Państwa? Czy faktycznie macie się czego obawiać? Tutaj, kochani, to jest kwestia tego, czy jesteście optymistami, czy jesteście pesymistami. Oczywiście, że nasza pani ministra Nowacka ogłosiła, że bardzo będzie chciała dążyć do tego, aby ten próg jeszcze teraz zniesiono, ale niestety Centralna Komisja Egzaminacyjna nie działa sobie w chmurach, w kosmosie i że jest jakaś taka niezależna, tylko to wszystko musi przejść cały obieg ustawowy. Czyli projekt takiej, powiedziałabym, ustawy, która zakłada, że jesteście zwolnieni z tego progu procentowego, no powiedzmy, że tam się już tworzy. Następnie ten projekt ustawy trafia do Sejmu. Sejm się musi tutaj nad nim pochylić i zagłosować. Potem trafia drogą legislacyjną do Senatu. A potem, kiedy nawet Senat powie, tak, zlikwidujmy ten próg procentowy jeszcze na 2 lata na przykład, to i tak musi to ewentualnie podpisać pan prezydent. Pan prezydent jest wolny w swoich decyzjach i może tej ustawy nie podpisać. Innymi słowy, tu u progu klasy maturalnej, we wrześniu 2024 roku, na dzień nagrywania tego filmu, jeszcze nie wiemy, czy będziecie pisać tę maturę z rozszerzenia na 30%, czy nie. I tu podkreślam, to nie dotyczy wyłącznie polskiego, każdego innego przedmiotu z rozszerzenia. Ja osobiście jestem dobrej myśli i jestem zdania, że ustawodawcy, Sejm, Senat, pan prezydent przychylnie popatrzą na maturzystów zdających maturę w kolejnych 2 latach co najmniej,
ale stare porzekadło mówi: przezorny, zawsze ubezpieczony, także nastawcie się, że po prostu droga legislacyjna może się tak bardzo wydłużyć, no że myślę, że istnieje taki nikły procent szansy na to, że jednak te 30% będzie, w co szczerze wątpię. Ale tak jak mówię, nastawmy się i tak, i tak. No i teraz, moi drodzy, kto wybiera egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? Każdy może wybrać. Tutaj nie ma żadnej obligatoryjnej zasady, że skoro chodziliście do klasy humanistycznej i mieliście polski w rozszerzeniu, to musicie wybrać ten przedmiot na maturze. I mówię to też wyraźnie, chociaż wydaje się, że to jest truizm, ponieważ wiele osób wierzy, że wręcz jest zmuszone, aby wybrać ten egzamin. Nieprawda. Taki egzamin może pisać również osoba, która jest w klasie matematyczno-fizycznej i sobie zapragnie. Nowum, jakie tutaj zostało wprowadzone, które wybitnie jest dla maturzystów bardzo korzystne, to to, że do końca września nie musicie już wstępnie deklarować zdawanych przedmiotów. Do tej pory, przez bardzo długi czas, maturzyści musieli do końca września napisać deklarację wstępną, czyli określić, co zdają. Teraz ten wymóg został zniesiony. I macie czas de facto do 7 lutego 2025 roku, kiedy to musicie zgłosić deklarację jedyną i ostateczną. Innymi słowy, macie jeszcze kilka miesięcy, żeby się zastanowić, czy to polski jest waszym powołaniem na rozszerzeniu, czy też może jest to angielski, a może jest to historia, a może matematyka. Uważam, że to bardzo korzystne rozwiązanie dla maturzystów, którzy we wrześniu już się stresowali tą koniecznością wyboru, a potem zmieniali jeszcze na początku lutego, bo byli przekonani, że jednak, no cóż, decyzja nie była podjęta właściwie. No i teraz przejdźmy do plusów egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Pierwsze ułatwienie, jakie wprowadzono, które jest bardzo moim zdaniem korzystne, to fakt, że zmieniono liczbę wymaganych słów w wypracowaniu. Nie musi ich już być minimum 500, możecie napisać minimalnie 400, maksymalnie nie ma limitu. I co jest istotne, zmieniła się struktura tematów. Otóż do tej pory maturzyści mieli do wyboru dwa tematy, w tym jeden z narzuconą lekturą, w których mieli powołać się na wybraną lekturę obowiązkową, no i jednocześnie na dwie inne książki, z tym, że z tych trzech książek przynajmniej część, prawda, musiała być z dwóch różnych epok. Czyli załóżmy, że narzucono mi lekturę współczesną, no to mogłam napisać jeszcze o innej współczesnej, ale już ta trzecia książka musiałaby być książką na przykład z romantyzmu. To obecnie na maj 2025 roku zostało zniesione. Tak, kochani, dostajecie dwa tematy do wyboru, macie odwołać się w nich do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innych utworów literackich plus jeden kontekst. Co to znaczy? Ile utworów muszę przywołać, żeby mieć dobry wynik? Minimalnie 3. Popatrzyłam bowiem w zasady dotyczące oceniania i faktycznie liczba punktów maksymalnych do zdobycia, czyli 16 za część merytoryczną, dotyczy 3 utworów literackich, ale zauważcie, nie ma w nich obowiązku zmieniania epok. Zatem możecie na przykład napisać o 3 utworach literackich, które pochodzą z okresu współczesnego. Plus jeden kontekst oczywiście. Bardzo duże ułatwienie, bo naprawdę mnóstwo maturzystów wychodziło z tego egzaminu jeszcze teraz w 2024 roku z takim wielkim zmartwieniem, czy na pewno nie pomyliło sobie epok. I teraz, moi drodzy, co jeszcze tutaj jest ważne, co jest takim dużym plusem? No tak jak pewnie słyszeliście, zupełnie zmieniona lista lektur. Wyrzucono z niej te książki, które w moim odczuciu i tak były niepotrzebne, bo żaden maturzysta poziomu rozszerzonego raczej się na nie nie powoływał. I te książki z rozszerzenia obecnie obowiązkowe przedstawiają się następująco. Mamy zatem zakres podstawowy, który pewnie już dosyć dobrze znacie, prawda, który został mocno okrojony, i zakres rozszerzony. Fragmenty Odysei Homera, fragmenty Boskiej Komedii Dantego,
Treny jako cykl poetycki Kochanowskiego, Hamlet Szekspira, Kordian Słowackiego, wybrana realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska, fragmenty procesu Kawki, Mistrz Małgorzata Bułhakowa, Szewcy Witkiewicza, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe Szulca, Mała apokalipsa Konwickiego, Antygona w Nowym Jorku Głowackiego, wybrane opowiadanie Mrożka oraz wybrany esej Gustawa Herlinga Grudzińskiego lub Zbigniewa Herberta. Ale uwaga, w latach 2025-2028 zdający będą mogli odwołać się w wypracowaniu do wszystkich tekstów będących lekturami obowiązkowymi w podstawie programowej z 2018, czyli możecie też odwołać się do tego, co z tej listy obowiązkowych wypadło. Czyli jeżeli nabierzecie przykładowo ochoty na powołanie się na chmury Arystofanesa, to nikt nie będzie tego traktował jako błędu. Również ta lista lektur już nieobowiązujących, ale wciąż jeszcze można o nich pisać, pojawi się w arkuszu. Co jest tutaj ważne, moi drodzy? Do 2028 roku, czyli w maju 2028 roku, maturę będzie zdawać, no właśnie, obecna klasa pierwsza czy obecna klasa druga. Policzcie. W 2025 obecna klasa czwarta, rok później obecna klasa trzecia, w 2027 obecna klasa druga. No i właśnie, pierwszaki idące do liceów będą mogły jeszcze powoływać się na te lektury, które już jakby nie obowiązują tak konkretnie, ale one wciąż mogą je nazwać obowiązkowymi. Moi drodzy, jeżeli chodzi o kryterium błędów natomiast językowych, to nie macie już tak ciekawie i tutaj przejdę do minusów. Otóż, tak jak powiedziałam, zdający, żeby dostać maksymalną liczbę punktów, musi się sensownie i bogato odwołać do co najmniej trzech utworów literackich, no i oczywiście jednego kontekstu, przy czym musi zacząć argumentować w sposób taki, powiedziałabym, bogaty, erudycyjny. To jest bardzo istotne. Natomiast za język możecie już dostać 0 punktów na rozszerzeniu, kiedy zrobicie 18 błędów językowych mimo ładnego języka, a nie 26, tak jak na podstawie. Zatem tutaj już te restrykcje językowe są nieco większe. Zatem podsumujmy. Dlaczego warto zdawać? Mniejsza liczba słów, temat, który daje większe pole do popisu, więcej lektur obowiązkowych, do których można się odwołać, bo można się też odwołać do tych obowiązkowych z poziomu podstawowego i to też nie będzie żaden błąd. No i oczywiście mamy tutaj ewentualną możliwość, że jednak tego progu procentowego nie będzie. Sejm, Senat, Prezydent będą jednomyślni i się zgodzą, aby go jeszcze przez jakiś czas nie było. Minusy. No oczywiście, oprócz tego, że minusem jest konieczność znajomości lektur, dla niektórych straszne, tak zdarza się, to również, moi drodzy, jest pewien minus, niezależnie od tego, jaki jest próg punktowy, ile słów należy napisać. Osoba przystępująca do egzaminu na poziomie rozszerzonym z polskiego powinna mieć chociaż minimalną znajomość tak zwanej teorii literatury. Co to znaczy? Wiele zagadnień z tematu dotyczy właśnie teorii literatury. Przyjrzyjcie się takim na przykład słowom jak konwencja literacka, jak na przykład groteska, jak na przykład przestrzeń dramatu, przestrzeń pokazywana w dramacie, czy chociażby tegoroczny synkretyzm rodzajowy lub gatunkowy. Zatem słowniki terminów literackich w dłoń i przy okazji powtarzania sobie lektur powtarzamy najważniejsze pojęcia związane ze strukturą, z budową tej lektury, z narratorem, światem przedstawionym, czy też ewentualnie, jeśli mamy tutaj do czynienia z dramatem, no to z konstrukcją tego dramatu. Nie może bowiem być taka sytuacja, w której taki maturzysta nie wie na przykład, jak bardzo dramat współczesny różni się, powiedzmy, od dramatu antycznego. Zatem tutaj na to trzeba zwrócić większą uwagę. Kolejny minus jest taki, że wasza wypowiedź, podobnie jak na podstawie, to wypowiedź argumentacyjna, czyli nie musi to być rozprawka, to może być list, to może być w formie takiego szkicu krytycznego. Niemniej jednak, proszę Państwa, tutaj
nie polega to na operowaniu motywem, chyba że tak jest w temacie. Ale generalnie, tak jak powiedziałam, operujecie znajomością teorii literatury. W związku z tym, kochani, nie może być takiego streszczania sobie lektur bez przyjrzenia się strukturze tego dzieła. A zatem, podając argumentację, musicie pokazać, że wy wiecie, o czym wy piszecie. Jeśli piszemy o funkcji groteski w danych utworach literackich, to oprócz tego, jak ona się w tych utworach przejawia, na jaki sposób, czy w języku, czy w opisie, czy powiedzmy w wydarzeniach, to jeszcze jaką pełni funkcję, więc po co się to pojawia? I na tym się skupiacie. Jeżeli ktoś ma z tym problemy, nie potrafi tego napisać, to no właśnie, musi się poważnie zastanowić nad takim egzaminem. Ja oczywiście, proszę Państwa, cieszę się bardzo, że jesteście zainteresowani bezpośrednią współpracą ze mną, dlatego już teraz ogłaszam nabór na kurs pisania rozprawki z poziomu rozszerzonego z języka polskiego. Nabór na nasze zajęcia. Proszę spojrzeć na stronę www.wiedzazwami.com.pl. I tam znajdziecie wszelkie informacje odnośnie tego kursu. Uwaga, nabór jest w tej chwili taki, powiedziałabym, jeszcze otwarty. Zajęcia zaczną się w listopadzie, ale mamy bardzo dużo chętnych, więc jestem zdania, żeby się pospieszyć, jeżeli chcecie. Ja będę uczyła krok po kroku, a będę uczyła bardzo dokładnie. To będzie, moi drodzy, 10 intensywnych godzin pracy. Oczywiście nie jednorazowo, tylko rozłożone na tygodnie. Ale uwaga, uwaga. Ja nie tylko pokażę Wam, jak pisać, ale też jak wybrać temat, jak wybrnąć z sytuacji, w której nie wiecie, co zrobić. No i zdecydowanie, które lektury warto opanować najlepiej z poziomu rozszerzonego. Oczywiście, że wszystkie, ale powiedzmy takie, które przydają się do większości tematów, czyli bardzo bogate dzieła literackie. Na dzisiaj już bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dałam Wam trochę do myślenia, a tych, którzy się wahają, chociaż są dobrzy z polskiego, zachęcam, żeby byli odważni. Do odważnych świat należy. Do zobaczenia.